Cześć! Dzisiaj poruszę temat, który niestety jest dosyć trudny, ale już dawno chciałam z Wami o tym porozmawiać. A mianowicie ocena kosmetyków po składzie. Tak. Czy patrząc na skład INCI danego kosmetyku, mamy stuprocentową pewność, że ten kosmetyk będzie dobry lub też zły? Jak to się ma do oceny całościowej danego kosmetyku? No właśnie, mam nadzieję, że dzisiejszym filmem skłonię Was trochę do refleksji na ten temat, szczególnie jeśli chcecie być świadomymi konsumentami. Mogę powiedzieć, że działam w branży beauty już od 12 lat i słuchajcie, spotkałam się z różnymi sytuacjami na przestrzeni właśnie tych 12 lat. Między innymi sama opiniuję różne kosmetyki, Wam je tutaj polecam, trochę się w tym orientuję, byłam na studiach, pracowałam jako kosmetolog, miałam do czynienia z chemią kosmetyczną, z takim przedmiotem jak technologia kosmetyczna, tworzenie receptur kosmetycznych, więc troszkę wiem mniej więcej jak to wygląda, chociaż nie jestem chemikiem, od razu zaznaczę. Natomiast na przestrzeni właśnie tych 12 lat ta nasza cała branża beauty bardzo się rozbudowała. Słuchajcie, cały czas powstają jakieś nowe kosmetyki, cały czas tworzą się nowe firmy, marki kosmetyczne, pojawiły się kosmetyki naturalne, pojawiły się kosmetyki organiczne, bio, wegańskie, bardziej zaawansowane, różne technologie i tak dalej, i tak dalej. No ale w związku z tym pojawiła się cała masa osób, które opiniują produkty kosmetyczne, blogerzy, youtuberzy, influencerzy, twórcy, instagramerzy, tiktokerzy i cała reszta. No i oczywiście co za tym idzie, też pojawiła się cała masa ekspertów, że tak powiem, w dziedzinie beauty lub pasjonatów, takich osób, które kochają pielęgnację i też się tym interesują. No i dalej idąc w tym kierunku, pojawiła się też masa bzdur i masa mitów, które są polecane przez, są powielane przez wiele osób. Ale też na przestrzeni lat pojawiły się różne aplikacje, które mają nam niby świadomym konsumentom pomóc w wyborze kosmetyków. I są to zazwyczaj takie aplikacje, które gdzieś tam oceniają składniki, które znajdują się w danym kosmetyku. Ale tutaj zaczyna się, słuchajcie, takie pytanie. Czy patrząc tylko i wyłącznie na skład danego kosmetyku, czyli patrzymy sobie na INCI, które tam mamy, mamy stuprocentową pewność, my jako konsumenci, że to w tym kosmetyku jest? No nie do końca, bo musimy tutaj zaufać producentom, że tak jest, a niestety przyznam się Wam, że spotkałam się z takimi sytuacjami, że niektórzy producenci zatajali pewne substancje aktywne lub też nie, które wprowadzali do formuł swoich kosmetyków. No właśnie, i tutaj znowu to zaufanie, z kolei deklaracje marketingowe. Coś tam na nich mamy. To czy bardziej wierzyć tym deklaracjom marketingowym, czy jednak tym składom INCI? Tutaj pojawia się ta taka kwestia trochę naiwności i zaufania, które my musimy obdarzyć daną markę, dany kosmetyk, żeby się przekonać, czy on rzeczywiście taki jest i rzeczywiście działa. Bo żeby wiedzieć, co w tym kosmetyku rzeczywiście się znajduje, czy jakie tam mamy ilości danych substancji, stężenia danych substancji, to tak naprawdę musielibyśmy być przy tworzeniu tego kosmetyku, wiedzieć, co tam do niego jest pakowane, w jakiej ilości, jakie to są jakościowo składniki, jaka jest technologia i czy rzeczywiście te deklaracje marketingowe odpowiadają prawdzie. Bardzo dużo pytań się tutaj rodzi w naszych głowach i tak naprawdę w mojej głowie, jak to rzeczywiście jest. No ale dobra, przejdźmy na początek do tego składu. Spotykam się z takimi opiniami różnych twórców i różnych ekspertów, którzy patrzą na skład kosmetyku, tylko i wyłącznie na skład danego kosmetyku i mówią, on jest zły albo on jest świetny, tak? Na początku też sama tak robiłam i przyznaję się do tego, zanim zaczęłam bardziej, to było wiele lat temu, zanim zaczęłam bardziej wdrażać się w ten temat, no bo jakiś ten proces, słuchajcie, musi pomału być, tak?
Ale później z czasem zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że przecież nie jesteśmy w stanie całkowicie ocenić, czy kosmetyk jest dobry czy zły, patrząc tylko i wyłącznie na skład INCI. Ok, od początku. Wiemy, że skład INCI, w składzie INCI mamy wypisane substancje, które znajdują się w formule danego kosmetyku, czyli mamy tam substancje bazowe, tworzące formułę i substancje aktywne. Tak powinno generalnie być, tak? Czyli powinny tam się znajdować wszystkie te substancje, które znajdziemy w kosmetyku. Czego nie mamy w składzie INCI? W składzie INCI nie znajdziemy patentów, czyli coś, o czym mówi nam producent, że zastosował, co jest nowatorskie i tak dalej, tego tam nie widzimy. Nie widzimy w składzie technologii, czyli na przykład producent stosuje retinol zamknięty w liposomach. My widzimy, że w składzie jest retinol, ale nie widzimy liposomów, no bo tego tam się nie umieszczy. Tak samo dla przykładu, wiemy, że zostały zastosowane nośniki substancji aktywnych, jak na przykład nanodyski, nanogąbki, nanorurki i cała reszta, tego też nie mamy w składzie, mamy tylko substancje, które zostały wykorzystane do formuły kosmetyku. No właśnie te patenty, tak, że producent nam mówi, że został wykorzystany jakiś patent albo jakaś opatentowana substancja, ale my jej nie widzimy w składzie, no bo nie możemy jej widzieć, bo nie można wykorzystać patentu innej firmy, tym bardziej firma firmie, więc jest to jakby utajnione i my musimy tutaj już zaufać producentowi, że tak rzeczywiście zostało to stworzone i rzeczywiście zostało zrobione. My jako konsumenci patrzymy na skład i co widzimy? Oprócz tych substancji bazowych i substancji aktywnych, widzimy takie substancje, które nam pasują lub też nie. Jeśli jesteśmy osobami, które korzystają z kosmetyków naturalnych, będziemy sprawdzać, jakie substancje pochodzenia roślinnego lub też zwierzęcego znajdują się w danym kosmetyku. Ale uwaga, na 100% nie mamy też pewności, że jest to substancja pochodzenia naturalnego, bo tutaj albo producent nam zaznaczył, która to jest dokładnie substancja, albo trzeba by było zwrócić się do producenta i poprosić o kartę danego składnika, żeby zobaczyć, jaką on ma formę, jakie jest jego pochodzenie, z czego on został stworzony, zrobiony. Dla przykładu gliceryna. Albo często tak substancje, o których się mówi głośno, mikroplastik. Bo musicie pamiętać o tym, że zapisywanie pewnych substancji w składzie INCI jest takie samo dla wszystkich. Jakby Wam to dokładnie określić? Mamy w składzie nazwy łacińskie i nazwy po angielsku i to jest główna nazwa danej substancji, którą musimy wpisać do składu, ale ona może mieć różną wielkość cząsteczki, różną formę, może być różnego pochodzenia, tego w składzie nie zobaczymy. Mamy w składzie substancje aktywne, które nas interesują, ale możemy też znaleźć substancje takie, których my nie chcemy. Jeśli na przykład wiecie, że macie uczulenie na konkretną substancję, no to czytacie skład i sprawdzacie, czy ta substancja tam w tym składzie się znajduje i to jest ok. Jeśli jesteście osobami, które stronią od substancji kontrowersyjnych, to sprawdzacie w składzie i widzicie, czy one tam są, czy też nie. I możecie już na tym poziomie ocenić, czy to będzie kosmetyk dla Was, czy też nie. Ale czy patrząc na ten skład INCI, jesteście w stanie ocenić, że ten kosmetyk będzie działał? Będzie działał tak, jak mówi producent? Albo będzie to kosmetyk dobry lub też będzie to kosmetyk zły? No właśnie. Po części możemy powiedzieć, że ok, mamy w składzie te substancje, które nas interesują, nie ma w składzie tych substancji, które omijamy, więc jest to kosmetyk, który potencjalnie będzie dla nas ok, więc decydujemy się na to, żeby go sobie przetestować i sprawdzić. Co w momencie, kiedy mamy twórców, influencerów, ekspertów, którzy patrzą na dany skład i dla nich on jest ok, ale już dla Was niekoniecznie. Albo
Dla nich jest to zły skład, ale czy dla Was to też będzie zły skład? Jak wyjść z całej tej sytuacji? Zobaczcie, to wcale nie jest takie proste. Tak naprawdę na to, by powiedzieć, że dany kosmetyk jest kosmetykiem dobrym, fajnie działającym, rzeczywiście przynoszącym efekty, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na ten skład. Skład jest taką wyjściową dla nas, czyli sprawdzamy sobie właśnie te substancje, które nas interesują, które chcemy omijać. Ale nie możemy w 100% na podstawie samego składu powiedzieć, czy kosmetyk jest dobry, czy też nie. Bo tak naprawdę, słuchajcie, tutaj tych składowych jest bardzo dużo. Trzeba taki kosmetyk wziąć i sprawdzić konsystencję, sprawdzić, jak zachowuje się na skórze, jak na tej skórze działa, tak, jak się rozprowadza. Czy odpowiada nam zapach lub też nie. Czy jest to produkt, który jest przygotowany dla naszej skóry? No i właśnie, tutaj zaczynają się kolejne schody, bo zobaczcie, ja na przykład mam 40 lat i ja nie wyobrażam sobie testowania kosmetyków dla nastolatków. Dlaczego? Dlatego, że moja skóra ma inne potrzeby, jest inną skórą niż już skóra nastolatków. Widać efekty starzenia się tej skóry. Jest dużo takich składowych. I teraz, jeśli ja wezmę sobie do testowania kosmetyk dla nastolatków, nie będę go u siebie nakładać na skórę i sprawdzać, czy on działa, to jak ja mogę Wam ocenić taki kosmetyk? No nie mogę, bo moja skóra jest inna. Inny przykład. Spotykam się również z tym, że bardzo często starsze kobiety ufają opiniom młodszych kobiet. Ja się pytam, zawsze mi się, słuchajcie, zapala taka z tyłu gdzieś tam żarówka. Dlaczego? No przecież skóra kobiety starszej jest zupełnie inna niż kobiety młodszej. Tak? I ona będzie inaczej zachowywała się przy zastosowaniu danego kosmetyku. Dalej, słuchajcie, więcej. Zastanawia mnie to, jak to jest możliwe, że na przykład kobiety, bez względu na wiek, wierzą opiniom mężczyzn. No bo przecież męska skóra też inaczej, no, funkcjonuje, też jest nieco inaczej stworzona, zbudowana fizjologicznie i nie tylko. I mężczyzna testujący kosmetyki, które później chce kobieta, u niego te efekty działania tych kosmetyków też będą inne niż u kobiety dla kobiety. Zobaczcie, ile tu jest takich niewiadomych, jeśli chodzi o testowanie kosmetyków. A już w ogóle, słuchajcie, najbardziej zastanawia mnie to, i to jest coś, co widzę również u Was, w Waszych opiniach, w Waszych wypowiedziach, w Waszych komentarzach. Bo na przykład, słuchajcie, bardzo Was irytuje reklama kosmetyków. Opiniowanie kosmetyków. U różnych influencerów. W tym tygodniu ten krem jest rewelacyjny, w przyszłym tygodniu ten jest rewelacyjny, za tydzień ten jest rewelacyjny. Szampony do włosów i produkty do pielęgnacji włosów, a już nie mówię o wcierkach i całej reszcie. Nagle zachwalany jest, dzisiaj zachwalany jest to, za tydzień jest zachwalany tamto. Was to bardzo razi, bo mówicie, to jest niemożliwe, że dzisiaj jest to, następnego dnia jest to, za tydzień jest to i wszystko jest super. I macie rację, bo ja też to widzę. I zawsze mnie to zastanawia, jak można wierzyć opiniom takich osób, bo ja, kiedy zabieram się za testowanie kosmetyków, to biorę pod uwagę ogromną masę czynników. Ja jako kobieta, zmiany hormonalne, cykl, testowanie z różnymi innymi produktami, warunki atmosferyczne, to co jem,
Słuchajcie, czy nie jestem chora? Całą masę różnych czynników, już nie mówiąc o tym, że skóra pracuje w swoim naturalnym rytmie przez te 28-30 dni, różne procesy w niej zachodzą, się zmieniają, więc ja nie mogę powiedzieć, że kosmetyk na zmarszczki, który dzisiaj testowałam, za tydzień on jest dobry, ale za tydzień ten inny kosmetyk na zmarszczki też będzie super. No bo jak ja jestem w stanie ocenić działanie takiego kosmetyku przez tydzień? No to jest absurd. I znowu, to samo jeśli chodzi o ocenę różnych twórców, u których widzę, że pojawiają się różne publikacje na blogach, w internecie, gdzieś tam, słuchajcie, na Instagramie, na YouTubie. Co chwila polecany jest jakiś kosmetyk, który jest świetny, który jest wow, który jest hitem, który jest cudem, który przynosi super efekty. Tylko ja się pytam, jak ta osoba jest w stanie ocenić, że ten kosmetyk rzeczywiście jest taki wow? No bo nie może go ocenić, jeśli używa całej masy różnych kosmetyków i co chwila pojawia się nowa publikacja, gdzie mówi, że ten produkt jest wow. Po czym ta osoba ocenia ten produkt? Najczęściej tylko patrząc na jego skład i mówiąc, dobra, to jest marka na przykład, która inwestuje w substancje naturalne, to jest marka, która wykorzystuje całą masę różnych fajnych składników, to jest marka, która nie testuje na zwierzętach i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to jest wiarygodne? Czy to naprawdę sprawia, że jesteśmy w stanie ocenić, czy ten kosmetyk jest dobry lub też zły? Ja na przykład powiem Wam tak. Jak widzę jakiś kosmetyk i widzę, że jest to tani produkt, który, patrzę na jego skład, ma w większości w tym składzie dużą ilość substancji bazowych, a gdzieś tam mniej więcej w połowie pojawia się jeden lub dwa składniki aktywne, to nie jest kosmetyk dla mnie. Ale z kolei, jeśli biorę skład kosmetyku, który jest taki, słuchajcie, i tam jest cała masa substancji aktywnych i ilościowo mniej tych substancji bazowych, to też zaczynam się zastanawiać, czy to jest kosmetyk dla mnie, bo widząc taką ilość substancji aktywnych, myślę sobie, to ile w tym produkcie procentowo i gramowo znajduje się tych substancji aktywnych i tak naprawdę po co mi aż taka ilość tych substancji aktywnych? Trzeba to jakoś między sobą wyważyć i zwrócić uwagę na to, żeby były te substancje bazowe, bo one muszą być, ale też procentowo, jakościowo, ilościowo powinny się równoważyć substancjami aktywnymi, których ja potrzebuję. Kiedy słyszę opinie gdzieś w internecie lub czytam opinie gdzieś w internecie jakichś twórców, którzy wypowiadają się, że ten kosmetyk jest dobry, bo ma takie składniki aktywne, albo ten kosmetyk jest zły, bo ma takie substancje kontrowersyjne, to zawsze się zastanawiam, jak możesz wydać opinię tylko patrząc wyłącznie na skład. Musisz po części zaufać producentowi, musisz przeczytać deklarację producenta, musisz zaufać mu, że akurat w składzie tego kosmetyku znajduje się tyle procentowych stężeń danych substancji aktywnych. Musisz mu zaufać, że ten skład jest w 100% szczery z tym, co naprawdę w tym kosmetyku się znajduje i jest to prawda. Musisz mu też zaufać, że tam jest zastosowana technologia, a potem dopiero bierzesz się za testowanie i sprawdzasz dany kosmetyk w różnych warunkach, pod różnymi względami przez jakiś tam dłuższy czas i dopiero jesteś w stanie ocenić jego opinię. Ale zwracam uwagę na to, kto opiniuje taki kosmetyk, jaki jest wiek danej osoby, jaka jest płeć tej osoby, jak często zmienia kosmetyki, na co zwraca uwagę przy testowaniu kosmetyków, jakie ma potrzeby skóry ta dana osoba, jaką ma skórę ta osoba, czy ona jest podobna do mojej, czy to są podobne wyznaczniki jak u mnie, czy wiekowo jesteśmy gdzieś tam blisko, czy ta osoba jest zdrowa, ile tych kosmetyków testuje, jaki ma budżet na to, żeby testować kosmetyki, bo to też jest oczywiście ważne, jakie są inne wyznaczniki tej osoby, czy to ma być pielęgnacja naturalna, czy to ma być pielęgnacja zaawansowana, czy jest to osoba, która korzysta z różnych zabiegów, jak wypowiada się na temat marek kosmetycznych, na co zwraca uwagę. Zobaczcie, ile tego jest. No i tutaj moje pytanie do Was. Zastanówcie się teraz, po tym wszystkim, co Wam dzisiaj powiedziałam, jak to u Was rzeczywiście wygląda?
Czy Wy jesteście tymi osobami, które narzekają na reklamę, że ciągle coś się pojawia nowego u różnych influencerów, a tym samym wierzycie w reklamę osób, które co chwila zmieniają kosmetyki i mówią, to jest wow, to jest super, bo patrzą tylko i wyłącznie na skład? Jakim osobom tak naprawdę ufacie, jeśli chodzi o opiniowanie kosmetyków? Bo ostatnio, słuchajcie, zrobiłam taką ankietę na moim Instagramie i zapytałam się Was, komu bardziej ufacie w polecaniu kosmetycznych produktów? Influencerom, influencerkom kosmetycznym, modowym czy lifestyle'owym? Oczywiście największa liczba osób, które odpowiedziały i zagłosowały, była na influencerki kosmetyczne. Ale zdarzyły się też takie osoby, które bardziej ufają tym modowym lub też, które bardziej ufają tym lifestyle'owym. Dlaczego? Bo może one testują mniej, a ja na przykład widzę, że testują więcej. Ja nie wypowiadam się na tematy stricte modowe i nie uważam siebie za eksperta stricte modowego, ale już bardziej pasjonata kosmetycznego. Jakiegoś, powiedzmy, gdzieś tam ten zalążek tego eksperta, bo mam studia, bo wiem, jak to wygląda, bo siedzę w tych kosmetykach od wielu, wielu lat, bo mam też już swój wiek, bo wiem, jak testuję różne produkty. No, dałam Wam trochę dzisiaj do myślenia? Mam nadzieję, że tak. Piszcie, proszę, w komentarzach, jak to u Was wygląda. Bo jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Jestem bardzo ciekawa, na co Wy zwracacie uwagę. Czy zwracacie uwagę na to samo, co Wam dzisiaj powiedziałam? Czy wybierając kosmetyk, dajecie jakiś tam procent tego zaufania producentowi w tych deklaracjach marketingowych? Na co zwracacie uwagę, patrząc na skład kosmetyku? Czym się kierujecie przy jego zakupie? Dajcie koniecznie znać, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda właśnie z Waszej strony, konsumentów, ludzi, którzy nie tworzą w necie, nie opiniują, a mimo wszystko szukają tej opinii, zwracają na to uwagę. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i to taki właśnie dzisiejszy temat, zalążek do ciekawej rozmowy. I mam nadzieję, że taka się tutaj pojawi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!